była to postać budząca żywe emocje pozytywne. Pamiętam inauguracji pierwszego roku, w którym byłem na tej uroczystości i już się odbywa inauguracja, w pewnym momencie zamieszanie przy drzwiach, taki szum, jakieś radosne podniecenie, bym powiedział, w tej auli i widzę, że wbiega właściwie do sali ksiądz, który rozpaczliwie szuka czegoś po kieszeniach. W tej chwili wyciąga łańcuch biskupi, zarzuca sobie na szyję, wkłada piuskę, którą gdzieś tam wynalazł i maszeruje do pierwszych rzędów. I Wojtyła, 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 taki szmer, był człowiekiem niezwykle popularnym i lubianym. Na jego wykłady z etyki chodzili ludzie z różnych wydziałów, ta etyka była wpisana w rozmaite kierunki. Ja chodziłem na taki jego wykład monograficzny, który miał 2 razy do roku, chyba przyjeżdżał i wtedy z 5 godzin już dostawał i jak powiada, no to zaczynamy nasz wykład, a właściwie odczyt. I wyciągał taki skrypt ogromny maszynopisu i czytał to. I było to kompletnie dla mnie niepojęte, co on czytał. Nie mogłem zrozumieć właściwie, o co w tym wszystkim chodzi. Ta metoda fenomenologiczna, którą stosował, w moim poczuciu wtedy, człowieka przyzwyczajonego do stylu scholastycznego, jednak jak i w seminarium znałem i metod nauk społecznych, innych, taką miałem poczucie, że w sposób bardzo zawiły Wojtyła mówi rzeczy dość banalne. Nie powiem, żeby to porywające wykłady, ale było intrygujące, że tłum ludzi chodził na te wykłady. To nie było obowiązkowe. Znaczy było obowiązkowe, ale można było nie chodzić. Był tłum. Seminaria były ponoć znacznie ciekawsze, gdzie była jakaś wymiana myśli i dyskusji. Więc ja z tych wykładów nic nie skorzystałem. Prawdę mówiąc, nie dorastałem, powiem skromnie. No i w międzyczasie coś tam byłem w takiej praktyce, czy jakiejś pracy, pomagałem w tygodniku w jakiejś korespondencji ojca Malachiasza, Żychiewicz mnie tam zaprosił. I tygodnik wymyślił, że dobrze, Boże, ja tam przyszedł pracować. Kiedy kończyłem już studia w 1964 roku, Wojtyła mnie kiedyś poprosił, żebym został po wykładzie i spytał mnie właśnie, powiedział, że tygodnik wyprosił, co ja o tym myślę. No, wiedziałem, to wszystko było tak. Najpierw ze mną porozmawiali, potem z moimi przełożonymi, potem moi przełożeni do Wojtyły i Wojtyła chciał zobaczyć, co to za facet. No więc ja mówię, że oczywiście, że bardzo chętnie. No dobrze, ale ksiądz młody, ksiądz, co ksiądz będzie robił w Krakowie? Nie wiedziałem, co można robić pracując w redakcji. W ogóle o tym wszystkim miałem dość takie mętne pojęcie. Widziałem, że ksiądz Bardecki, który tu pracował, był kapelanem sióstr Sercanek. Więc mówię, nie wiem, może kapelanem jakiś zakonnic. I wtedy no, nie zapomnę tego wyrazu no, obrzydzenia właściwie na twarzy Wojtyły. I powiada, no, nie, no młody ksiądz kapelanem zakonnic, no, bez sensu zupełnie. Mówi, ja księdza dam do duszpasterstwa akademickiego przy świętej Anny. Wojtyła chciał, żeby się co miesiąc z nim spotykać i mówić mu, rozmawiać o sytuacji duszpasterstwa, jakie problemy. Była to rozmowa ogromnie pożyteczna, dlatego że można by było z nim rozmawiać nie jak z szefem, z którym trzeba jakoś tak grać, żeby coś od niego uzyskać, czy jakoś go przechytrzyć, tylko po prostu przedstawiać mu sprawy tak, jak są, jak one wyglądają. On się na tym znał, on rzeczywiście znał się. Jego doświadczenie duszpasterza akademickiego tu się przydawało. Niestety się nie spisuje takich rozmów. Człowiek potem pamięta nędzne szczątki. Ale na przykład pamiętam taką rozmowę, w której wymyśliliśmy, w której przedstawiałem mu taki nasz pomysł, że studenci będą nie tyle jeździli na obozy turystyczno-duszpasterskie, ale że będą jeździli budować kościoły w tych miejscowościach, gdzie ta budowa źle idzie z pomocą.
Praca bardzo ciężka, bo wiadomo, warunki prymitywne. Jemu się bardzo to podobało i powiedział tak, młodzież jest taka, że musi mieć konkretne, namacalne, doraźne zadania, trudne. W to się angażuje, a potem dopiero zastanawia się, jakie jest znaczenie tego, co robi. I pamiętam, że literalnie to zastosowałem, żeśmy cały dzień ciężko pracowali, kopali jakieś tam wykopy i to była ciężka praca fizyczna. I wieczorem przy ognisku czy w innych warunkach zawsze były rozmowy, co my właściwie robimy, co to znaczy, że my tutaj tym ludziom za darmo w pocie czoła budujemy ten kościół. Refleksja o kościele rzeczywiście spontanicznie rozwijała się, że najpierw działać, a potem myśleć. Wojtyła wiedział, że takie mechanizmy u młodych ludzi, że jakaś idea włożyć, zaangażowanie. Też pamiętam taki dylemat. Dowiedziałem się, że władze bezpieczeństwa postanowiły ścigać obozy takie właśnie, też takie robiliśmy, turystyczno-duszpasterskie, organizowane przez księży, że tu jest bardzo ostra nagonka i przygotowania władz. Więc ogarnęły mnie wątpliwości. Chodziło mi o tych studentów, którzy potem mogli mieć przykrości. I mówię Wojtyle, że może by w tym roku zawiesić to i zrezygnować. Tak się głęboko zadumał i powiedział, no ale właściwie co tu grozi? No kolegia. No to będziemy płacili kolegia. Robimy tak, jak gdyby nigdy nic się nie działo. Brał udział w takich spotkaniach, organizowaliśmy, w Krakowie było bardzo dużo ośrodków duszpasterskich, chciał, żeby przy parafiach także były takie centra. To były bardzo małe ośrodki, bo to księża, którzy mieli 15 innych obowiązków, jeszcze był duszpasterzem akademickim, no nie mógł wiele robić, ale były takie różne ośrodki mniejsze, kilka większych. Współpraca duszpasterzy między sobą nie bardzo dobrze wychodziła. Był jakiś element takiego konkurowania trochę i wymyśliliśmy, żeby współpracę tworzyć na bazie studentów. Mieliśmy takie elity studentów, ludzi zaangażowanych, gromadzili na cały dzień w jakimś ośrodku i planowali różne rzeczy wspólne dla Krakowa. Jako idee, które trzeba lansować i jakieś działania. I na te spotkania Wojtyła przychodził zawsze. Siadał z tymi dzieciakami. Traktował ich bardzo poważnie. Słuchał. Podsumowywał. Nie narzucał właściwie niczego. To jest taka obecność kogoś, kto czuł, że jest jednym z nich. Był bardzo interesowany tą budową kościołów i prosił, jakoś nie mógł nas nigdy odwiedzić na tej budowie, chociaż wyrażał chęć. Natomiast prosił nas, nawet myśmy do niego pisali takie z tej budowy pozdrowienia i arcybiskup zapraszał nas zawsze po budowie, żeby przyjść mu opowiedzieć, jak to było. I tu pamiętam taką zabawną scenę. Mieliśmy slajdy, któreśmy pokazywali. Kiedyś przychodzimy po jednym z tych obozów i jeden z tych młodych ludzi mówi, że jak księdza arcybiskupa widziałem na Kasprowym, na nartach i zrobiłem zdjęcie i mam tutaj slajd z Kasprowego, jak ksiądz arcybiskup zjeżdża. No i potem opowiadamy o tym obozie, pokazujemy slajdy. Myślę, że to nie było takie bardzo ciekawe chyba dla arcybiskupa, bo to ci, co uczestniczyli, to każde zdjęcie, co się mówi. No ale zainteresowanie patrzył, słuchał, to się ciągnęło bez końca. W pewnym momencie jeszcześmy daleko byli do końca, mówi, no ale kiedy ten Kasprowy będzie? Więc taki odruch bardzo ludzki, chęć zobaczenia siebie, jak na tych nartach z Kasprowego zjeżdża. W każdym razie to była obecność, która wytwarzała jakąś niezwykłą więź między studentami a Wojtyłą. Oni wszyscy czuli się jego znajomymi. Jakąś osobistą więź z nim czuli.
Na przykład, kiedy były rekolekcje akademickie u świętej Anny, zawsze zapraszałem go na spowiedź. Ktoś zaprasza księży, spowiadali. I Wojtła przychodził, ubrany za księdza, bez żadnych ingresów. Siadał w konfesjonale blisko wejścia i spowiadał parę godzin po prostu, tak jak spowiadali inni księża. Także ten spowiadający się mógł nawet nie wiedzieć, że spowiada się u arcybiskupa. I on to robił właściwie zawsze, jak były rekolekcje. I co jakiś czas wyrażał chęć wygłoszenia rekolekcji dla studentów. Te rekolekcje cieszyły się dużym powodzeniem. Myślę, że są gdzieś spisane. Były dosyć trudne, bo jak sam przyznawał, nie miał czasu przygotowywać się no tak nauka po nauce, tylko miał ideę ogólną, o czym chce mówić. To było takie trochę tworzenie w czasie mówienia. I pamiętam, że nagrywałem te rekolekcje i ogłaszałem, że kto opuści jakąś naukę, czy chciałby jeszcze raz posłuchać, jest taka możliwość. I cały dzień tam były dyżury i te taśmy można było słuchać. Bardzo dużo ludzi przychodziło. I cechą tych rekolekcji było właśnie to, że człowiek odkrywał to przesłanie rekolekcyjne właściwie przy drugim słuchaniu, przynajmniej ja sam. Dopiero chwytałem rzecz wtedy, kiedy słyszałem to powtórnie. To były rekolekcje, które cieszyły się dużym powodzeniem, aczkolwiek był kaznodzieją czasami trudnym, tak długo startował, zaczynał, tak się czuło, że Jan Kanty, Kancius, Jan Skent i bawi się swoim krzyżem, który dzwoni w tym mikrofonie i widać, że zbiera myśli dopiero, takie jakieś, mówi zdania, nie chcę powiedzieć bez treści, ale które nie posuwają dyskursu naprzód i potem startował i to było to, co chciał powiedzieć. No, nie zawsze to się udawało. Tu pamiętam taką historię, którą także pamiętał długo arcybiskup, nawet chyba już kardynał. Było to po liście biskupów niemieckich. Kardynał przyjechał nawet nie wprost do Krakowa, gdzieś jeszcze miał jakieś nabożeństwo po drodze. On był bardzo takim wypełniający swój czas, że nawet po drodze odwiedził parafię, przemawiał i przyjechał do Krakowa. Tutaj wrzało wtedy po liście biskupów, była straszna irytacja społeczeństwa i w tym czasie, kiedy była konferencja akademicka, zgodził się przyjść do świętej Anny i na ten temat powiedzieć. To nie było w niedzielę ogłoszone w ogłoszeniach, bo to jeszcze nie było pewne, ale pocztą pantoflową jakoś tak się rozeszło, że kościół świętej Anny był nabity to środowiskiem uniwersyteckim i Wojtła powiedział kazanie, po czym poszedł na kolację, na plebanie do świętej Anny. Tymczasem do zakrystii wdarł się tłum tych profesorów, młodszych, starszych, tych ludzi, którzy byli wściekłych. Mówią, nic nie wytłumaczył, w ogóle nie rozumie, o co chodzi, tutaj jeszcze pogorszył. Byli szaleni, niezadowoleni z tego kazania. Wysłuchałem tego przerażony i zmartwiony, bo to jakaś odpowiedź Kościoła jasna była bardzo potrzebna. I idę na tą kolację, taki jak zbity pies, wchodzę, a tam ksiądz kardynał siedzi obok do Wsilas, i mówi, wspaniale, ksiądz kardynał powiedział, tak go wychwala. A ja taki nabuzowany mówię, no nie jestem pewien, czy tak wspaniale. Ludzie są wściekli, przyszli do zakrystii, już właściwie na żadne pytanie ksiądz kardynał nie odpowiedział, że to było banalne, że to... Potem mówił mi Pietraszko, że on mi to bardzo pamiętał. A kiedyś był też u nas tak, nie wiem, na obiedzie czy coś u świętej Anny i Pietraszko go zaprasza na coś, to było znacznie później, a Wojtyła mówi tak, no nie wiem, mówi, nie mam czasu się przygotować i znowu się księdza Adamowi nie będzie podobało.
Papież spotykał się z redaktorami Tygodnika Powszechnego. Spotykał się z nimi raz na miesiąc, na 2 miesiące. W każdym razie były takie systematyczne spotkania w rezydencji, najpierw na Kanoniczy, jeszcze jak mieszkał, potem w pałacu, zimnym dosyć. Podejmował nas kiepskim posiłkiem, żartując, że plenus venter non studet libenter. I była rozmowa na tematy aktualne i na tematy tygodnika mniej. Powiedziałbym, że tak rozmawiało się bardziej o całej sytuacji Polski, Kościoła. I arogancja nasza była jednak czasami daleko posunięta. I to z ogromną uwagą, takim szacunkiem ucznia słuchał Gołbiewa, Turowicza. On pytał, jak człowiek, który nie wie, chce się naprawdę dowiedzieć, szuka rady. To bardzo podkręcało ludzi. I były takie przypadki, że wiedziałem, że Wojtyła doskonale jest poinformowany o jakiejś sprawie i on po mistrzowsku odgrywał człowieka kompletnie niezorientowanego. I pytał wszystkich, jak to jest. I wszyscy się nakręcali, żeby biskupa ustawić odpowiednio. I tu mgnieniem oka nie dał poznać po sobie, że on doskonale się orientuje. Myślę, że to było czasami trudne dla kardynała, dla arcybiskupa. Pamiętam takie spotkanie, jedno z pierwszych, na których byłem, gdzie Tadeusz Giewicz, który był wspaniałym człowiekiem i oddanym Kościołowi, ale bardzo krytycznym, udowadniał, że funkcjonowanie Kościoła w Polsce jest właściwie kopią funkcjonowania partii PZPR-u. Że to są właściwie te same metody stosowane w Kościele, a że był błyskotliwy bardzo, więc to był miażdżący wywód. Wojtyła cierpiał właściwie. Trochę jakoś usiłował Kościoła bronić. I wtedy, jeszcze mieszkał na Kanoniczej, a spotkanie było na Franciszkańskiej, tak mi się wydawało, że nie wypada, żeby biskup sam tak szedł, że należy mu towarzyszyć. Tak szedłem z nim na tą Kanoniczą, jako ksiądz obecny na tym spotkaniu. On tego nie oczekiwał, sądzę. No, w każdym razie idę mu towarzyszę. I on tak w milczeniu idziemy, w pewnym momencie tak się drapie takim chłopskim ruchem w tył głowy, zsuwając czapkę taką futrzaną na głowie, brzydką, i tak się drapie i powiada: no ja nie wiem, czy ja się z tymi ludźmi dogadam. Tak, to było takie, tam nie było nic takiej dworskiej kurtuazji. To było traktowanie się bardzo na serio, że myśmy mówili to, co nam naprawdę leżało na sercu. Wojtyła był jednym z nas, a nie władzą nadrzędną, chociaż był nią dla tygodnika. I myśmy tego nie doceniali, bym powiedział nawet. Jakiś jubileusz tygodnika był obchodzony. I w redakcji przyjechali ludzie z Warszawy i przyszedł Wojtyła. Wiem, że było jedzenie. Stoły, biurka posuwano, przykryto papierami białymi, chyba nawet nie było wrusu, i tam jakieś kanapki, jakieś picie. No. Nie sądzę, żeby jakieś przemówienia, nawet może Turowicz powiedział coś. I przyszedł Wojtyła. Kiedy już przewalili się ci goście, tacy dalsi, jakoś jak siedli przy tych wyplamionych stołach, i zaczęła się dyskusja o tygodniku, fantastyczna, bo to byli ludzie z Warszawy, od nas. Wojtyła siedział z nami i no, takie niekończące się rozmowy właśnie o granicach kompromisu, o misji tygodnika w tym PRL-u i tak dalej. Na drugi dzień w redakcji takie podsumowywanie tego spotkania. Ktoś mówi, ten Wojtyła nie był w stroju biskupim, tak właściwie nic nie powiedział. Coś zaczynają kręcić nosem na niego i Henryk Krzyczkowski powiada: ależ wy jesteście idioci.
przychodzi wasz arcybiskup, kardynał, siada z wami przy tych oprutych stołach, podpiera się łokciami. Jak jeden z was bierze udział w waszej rozmowie o was, także się zapomina, że to jest ktoś z zewnątrz. Wyobraźcie sobie w Warszawie kardynała Wyszyńskiego. Ludzie, że wy nie wiecie, co wy macie tutaj. Że to trzeba było z zewnątrz zobaczyć, kim jest. Jego normalność była tak dalece posunięta, że myślę, tego się nie doceniało. To nie znaczy, że zawsze był przyjemny. Potrafił dociąć do żywego. Miał taki swoisty humor złośliwy, który, można powiedzieć, śladu nie zostawia, krew wypije. Tak słynne jego powiedzenie na jakiejś uroczystości w Nowej Hucie do księdza Gorzelanego. Cała historia jest bardzo zresztą zdumiewająca i wspaniała, jak Gorzelanego, księdza patriotę, postawił w tym miejscu do budowania kościoła w Nowej Hucie i Gorzelany przeszedł tą ogromną ewolucję, ale ten kościół budował i budował i Wojciecha mówi tak, bo ksiądz proboszcz umiłował budowanie kościoła w Nowej Hucie. To jest subtelne budowanie kościoła, które się przyciągało w nieskończoność, zostało tu lekko wykpione. Pamiętam, kiedyś złamałem nogę na nartach i poszliśmy na spotkanie z nim na kanoniczy, ja o kulach, w tym gipsie na nodze. Wojtuła patrzy tak, no tak, tak to jest, jak ktoś najpierw jeździ, a potem się uczy. Było to trafne pewnie, ale niezbyt przyjemne. Tak potrafił wypunktować człowieka, dotykając przez taką swoją precyzję. Kiedy kończyłem pracę jako duszpasterz akademicki, to było wiele lat, w których właściwie temu poświęciłem całe swoje życie. Takie miałem poczucie, nie, że tutaj masę wniosłem. I żegnam się z nim i on podsumował moją pracę, mówiąc tak, no bardzo dziękuję, to było bardzo cenne, co ksiądz tu wniósł, bo ksiądz środowisko akademickie związał ze środowiskami katolickiej inteligencji w Polsce, z nimi intelektualistami. Ja tak poczułem się trochę niedowartościowany, muszę powiedzieć, tylko tyle. Ale to było dobre, człowiek. Znał sprawę, co było naprawdę wartościowe, co było po prostu normalnym wykonywaniem tego, co jest obowiązkiem. I on też się starał nas wyprowadzać z takiej zaściankowości. Wiem, że ułatwiał ludziom wyjazd na studia zagraniczne. Nawet próbował mnie do Louvain jakoś tam wysłać, ale wtedy nie umiałem po francusku, więc właściwie odpadłem z powodu braku predyspozycji odpowiednich i był dumny dosyć z naszej pracy. Wiem, że pamiętam, miałem rekolekcję u świętej Anny dla studentów, kościół naprany ludźmi i się dowiedziałem, że Wojtuła przyprowadził arcybiskupa Casarolego, wysłannika papieża, żeby mu pokazać, jak wyglądają rekolekcje akademickie w Krakowie. Sprowadzał tutaj rozmaitych przedstawicieli kościoła w świecie. Z reguły przyprowadzał ich do Tygodnika Powszechnego. Był to właściwie żelazny punkt programu. On wiedział, że to jest takie miejsce, gdzie może powiedzieć, oto jest laikat świadomy i obecny w kościele, w tej pracy. Był problem finansowy jednak. Te obozy trzeba było dofinansowywać. Byli ludzie w bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasem trzeba było pomóc. I Wojtuła mi dawał pieniądze na właściwie pomoc tym duszpasterstwom akademickim krakowskim. Ja to jakoś rozdzielałem. Sam zresztą swoje pieniądze też za jego przykładem dawałem, ponieważ
To nie były pieniądze z jakiegoś budżetu kurii. To było w ten sposób, że podnosił się w takiej małej, małym takim sekretarzyku, wyciągał szufladę i tam były takie poskładane koperty. I on brał te koperty, wysypywał z nich pieniądze. Były to niewątpliwie koperty, które biskupowi wciskali z okazji różnych posług. On to tam ładował. Nie brał na swój użytek, tylko to było na tego rodzaju cel. Wysypywał te pieniądze, dawał mi i mówił, tylko w kurii nie mów. Była taka jego osobista działalność, z której nigdy zresztą, jak sobie teraz dopiero potem uświadomiłem, on nigdy mnie pytał o rozliczenia, co z tym pieniędzmi zrobiłem. Księża też uważali, że za mało rządzi diecezją, że tu mi się to wszystko rozchodzi w rękach. Dopiero jak został wybrany papieżem, są takie, jak dopiero rozumieli, na czym polegała na wielkość jego jako pasterza diecezji, że on nigdy nie był urzędnikiem, dyrektorem przedsiębiorstwa, że był pasterzem. Czyli wszystko tak ex post odkrywa. Jego przemówienia, teksty były trudne, były jasne często. Znana ta historyjka, jak księdzu, który przeszkadzał w czasie zebrania dekanalnego, powiedział, będzie ksiądz za to w czyśćcu siedział i on powiedział, tak i wiem, co będę robił. Będę czytał, jak się mówi, akt persona, tak, tę książkę ostatnią, którą wydał człowieku i osobie, o akcji, czyli będę się po polsku, jego książkę filozoficzną, że będę w czyśćcu czytał. Oczywiście wszyscy gruchnęli śmiechem, powiedzieli, że to jest książka, którą nie sposób przewrnąć. I ten ksiądz umarł niebawem potem. Wojtyła go chował. Potem już ten grób zaspany. Miał zwyczaj zawsze, na każdym pogrzebie, być do końca do zasypania grobu. Nie zwijał manatków już jak swoje odprawy, tylko stał do końca zawsze. Zawsze. I tak przy tym księdzu tam stoi. Tak jeszcze stał w tym grobu. Mówi, no tak, siedzi i czyta ten osoba i czyn. Teraz mnie tak... tego biskupa. Okazja dość zmarnowana, jeśli chodzi o mnie. Znaczy, ja czułem się zawsze nieco onieśmielony przy nim, wiedząc, że jest to erudyta, jest to człowiek wielkiej wiedzy, który mnie przerasta, do którego no, nie pozostaje w żadnej proporcji, jeśli chodzi o moje przygotowanie filozoficzne, teologiczne. Zresztą tego nie dawał odczuć, ale to poczucie miałem. Poza tym człowiek normalny, prosty i, no i został papieżem. Został papieżem. Pamiętam taką rozmowę z panem Muchą, szoferem księdza arcybiskupa, który znał go doskonale, go woził. Mówię mu, panie Mucha, a co my zrobimy, jak wybiorą naszego Wojtyłę? On mówi, niech go Pan Bóg ma w opiece. Nie mógł sobie z krakowską kurią poradzić. To co dopiero w Rzymie tam go zjedzą. I tu, myślę, pan Mucha się mylił. Ponieważ Wojtyła w kierowaniu kurią kierował się pewną filozofią. Sam cytował kogoś, już nie pamiętam, że ktoś mówił, no jednak się kręci. Uważał, że sprawy administracyjne jakoś muszą iść lepiej, gorzej i to zostawiał właściwie swoim współpracownikom. Sprawami administracyjnymi w gruncie rzeczy zajmowali się ksiądz kanclerz Kuczkowski, personalnymi biskup Pietraszko, inni biskupi. On wizytował rzeczywiście bardzo intensywnie parafię, ale administrowanie otworzył jak gdyby takie ciała obok, jakieś kongresy, sesje, taką działalność ekstraordynaryjną, potem synod. I to samo chyba było, kiedy został papieżem. Taki znakomity dziennikarz Le Figaro,
ojciec Józef Andris, napisał, że Wojtyła zajmował się oczyszczaniem źródeł, a nie reperowaniem kanalizacji. Że tam bardzo wiele rzeczy w kurii delegował różnym ludziom. Znaczy się nie interesował, ale główne energie to były na głoszenie światu Chrystusa i uobecnienie Kościoła w świecie, co było wielkim wydarzeniem, myślę, w historii Kościoła. Ta obecność następcy Piotra, widzialna, namacalna. I to było przeniesienie trochę tego, co robił w Krakowie. I kiedy został wybrany papieżem, było to oczywiście wielkie wydarzenie dla nas, któryśmy go znali. Mnóstwo dziennikarzy przychodziło do redakcji, prosząc o informacje. Ukazywały się życiorysy Wojtyły, nieraz kompletnie czy częściowo wymyślone, pełne sprzeczności. Redakcja wymyśliła, żeby zrobił taki rodzaj kalendarium 100 stron, uporządkował fakty, wydarzenia, pisma, żeby było taka ściągaczka dla dziennikarzy, żeby się nie pętali. Ja się za to zabrałem. Właściwie tylko to robiłem prawie wtedy. Przez blisko rok. To był czas, kiedy nie było fotokopiarek, nie było. Miałem magnetofon, więc niektóre dokumenty mogłem sobie naczytywać. I szedłem śladem Wojtyły. To było niebywałe właściwie dla mnie przeżycie. Ja odkryłem dopiero wtedy, co to jest za człowiek. I wszedłem w rzeczywistość nieznaną w gruncie rzeczy dla mnie, szukając jego śladu w Wadowicach, jego kolegów ze studiów, kolegów z pracy jeszcze w Sorowaju. I potem rekonstruując to życie dzień po dniu, o tyle, o ile było możliwe, w ten sposób, żeby mieć świadectwa, potwierdzać te świadectwa, szukać tego, gdzie Wojtyła sam o sobie mówi, żeby dać taki materiał, z którego czytelnik potem będzie mógł zrekonstruować całą historię. Tak to kalendarium poznawał. Muszę powiedzieć, że przeżyłem jakiś ogromny zachwyt reżyserią Pana Boga, tego życiorysu, który jest zdumiewający, tego człowieka, który mu jak gdyby wszystko dawał po kolei to, co mu potem było potrzebne w jego papiestwie. I kardynał Wyszyński i kardynał czy arcybiskup Wojtyła to były postacie bardzo różne. Wojtyła manifestował swoją solidarność, nie pojechał na synod biskupów, kiedy, czy na jakąś sesję soboru, kiedy Wyszyński nie dostał paszportu, kiedy kardynał Wyszyński był na wakacjach na terenie archidiecezji krakowskiej, zawsze składał mu wizyty i odwiedzał go i grał w siatkówkę z ósemkami, które towarzyszyły prymasowi. Przyjeżdżał tam z młodzieżą, czy sam, zawsze manifestowali tę swoją jednomyślność w sprawach istotnych, z czego nie wynika, że nie było między nimi różnic. Taką różnicę miałem okazję też w dokumentach prześledzić. Dotyczyła ona sprawy tworzenia wydziałów teologicznych w różnych miejscach Polski, które by miały przynajmniej kościelnie rangę wyższej uczelni. I ksiądz prymas był temu bardzo przeciwny. Zdecydowanie przeciwny. Uważał, że wystarczy, że jest KUL i ATK i tu trzeba skoncentrować wszystkie najlepsze siły, żeby był wysoki poziom. Wojtyła uważał, że należy udostępniać wyższe studia, ułatwiać i tworzyć te wydziały teologiczne. I znów to jest bardzo ciekawa dokumentacja, która
zawiera korespondencję w ciągu lat na ten temat, gdzie zaczyna się od stanowczego sprzeciwu prymasa wobec pewnych inicjatyw Wojtyły, który był przewodniczącą Komisji do Spraw Nauki w Episkopacie, i gdzie Wojtyła drąży sprawę, rzeczy, które kardynał Wyszyński, na który nie zgadza się początkowo, z czasem Wojtyła jednak przeprowadza, jakoś udaje mu się przekonać prymasa do tego. Więc były to dwie wielkie postacie, bardzo różne, gdzie postacią wiodącą był prymas Wyszyński tak dalece, że kiedyśmy chcieli znaleźć w dokumentacji z podróży, tuż przed wyborem właściwie do Niemiec tych dwóch kardynałów, chcieliśmy znaleźć jakieś zdjęcia, gdzie będzie Wojtyła, a to były wszędzie zdjęcia prymasa Wyszyńskiego. Wojtyła się usuwał w cień. Więc to było działanie bardzo przemyślane, co jest zresztą, myślę, jedną z cech papieża, biskupa Wojtyły, że różne słowa czy gesty, które robiły wrażenie takich improwizacji, reakcji na okoliczności, wynikały z głębokiego przemyślenia, to coś znaczyło jego czasem żart, czy jakieś powiedzenie, czy gest, to miało głębszy podkład. O coś w tym wszystkim chodziło. Pamiętam, żeśmy jako duszpasterze akademicy, ojciec Tomasz Pawłowski i ja, poprosiliśmy o zgodę na to, żeby można było na mszach akademickich wprowadzić język polski do liturgii. Takie tłumaczenie niekanoniczne przecież było wydrukowane w tygodniku i myśmy z tego zrobili takie na karteczkach, przyklejając ten tygodnik, czy nie było fotokopiarek, nie? Jako taki mszalik do użytku. I Wojtyła się zgodził na taki eksperyment liturgiczny i przez jakieś pół roku czy coś takiego, czy przez rok akademickiśmy to praktykowali i później wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić ankietę wśród tych studentów, jaka jest recepcja tego, i wyniki tej ankietyśmy opublikowali w Tygodniku Powszechnym. Sądzę, że na konferencji Episkopatu Wojtyła musiał usłyszeć jakieś cierpkie słowa, bo wezwał nas z Tomaszem, żeśmy przyszli, siedli, on tak się odsunął od biurka, tak pamiętam, podparł się i mówi: idzę z bajokami, co robić, po co żeście to opisywali? I to było całe upomnienie w bardzo krakowskim języku. To nie był gaduła, Wojtyła nie był taki gawędziarz. To nie był człowiek rozmowny. Znaczy on mówił, owszem, bardzo dużo, ale do kogo mówił, to wiedział, o czym, z kim rozmawia. Miał pewnie takie grono przyjaciół, którzy sobie opowiadali o wycieczkach, ale to nie ze mną. Jedyna taka intymniejsza rozmowa to była, kiedy przed zakończeniem kalendarium już przyjechałem do Rzymu, bo tam kończyłem, miałem całą listę spraw do zweryfikowania różnych historii. I to go wciągnęło, te wspomnienia różne, jak to było. I wtedy tak to z godzinę to trwało, na wszystkie pytania mi odpowiadał i to było bardzo sympatyczne. Różne rzeczy spokojnie mogłem wyrzucić, ponieważ ludzie opowiadali takie stworzone różne bajki, że to się czuło, że coś tutaj nie gra. Wojtyła pewne rzeczy, widząc ich wartość, bardzo chyba chciał je uchronić przed taką efemerycznością. Jak odprawił pasterkę pod gołym niebem w Nowej Hucie, to przyjął to jako zasadę i co roku jechał do Nowej Huty odprawiać pasterkę. Nie szkoł urozmaicenia, tylko
To się stało. To jest miejsce, gdzie spotyka biskupa tej diecezji w Nowej Hucie, gdzie powstaje kościół. Proszę zobaczyć, co roku tę pasterkę w nocy odprawiał dla ludzi stojących na mrozie czy chlapie w Nowej Hucie. Jeżeli były spotkania jakieś kolędowe u niego, no to uważam, że to jest forma spotykania ludzi i powiedział, że to już jest taka tradycja, że tradycja miała najpierw rok, potem dwa, potem trzy, czy jako papież, czy jako biskup, to bardzo pielęgnował. Jak przejeżdżał tam gdzieś przez Skarżysko Kamienne, proboszcz sanktuarium, który tam jest niedaleko, wyjeżdżał na drogę i go brał. To była taka tradycja, że on odwiedza to sanktuarium. To wszystko, ja myślę, było budowanie takich stałych punktów, na których opiera się świadomość Kościoła, świadomość tych ludzi, którzy są w Kościele, że biskup jest z nimi. Było takie wielkie, myślę, wyczucie ludzkiej psychiki, która potrzebuje takich stałych punktów. Opowiada mi taki proboszcz z, jak to się nazywa, koło Bukowiny, taka parafia. Właśnie tak, gdzie oazy potem były. Nie, oazy były w brzegach, ale gdzieś tam w tamtych stronach. Taki stary proboszcz, że przyjechał do niego młody Wojtyła, biskup pomocniczy, na wizytację. No i jadą odwiedzić jakąś kaplicę furą. Siadają na tą furę i Wojtyła wyjmuje książkę i zaczyna czytać. Proboszcz mówi, niech mi ksiądz biskup pokaże tę książkę. On podaje, składa książkę, proboszcz siada na książce i mówi tak, a teraz ksiądz biskup będzie ze mną rozmawiał. Ja nie po to czekam 10 lat na wizytację biskupią, żeby ksiądz biskup ze mną jechał i czytał książkę. Więc to było takie uczenie się, jak się spotkać, nie? Ale mówił to tak, ja pytam, i co dalej było? Rozmawiał! Rozmawiał.